Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Gogol i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocnika maturalnego Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto już teraz zapraszam wszystkich zdających w tym roku maturę z wiedzy o społeczeństwie do podjęcia w przyszłości studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej. Są to bezpłatne studia cywilne na uczelni wojskowej. Studia te przygotowują w przyszłości do pracy w instytucjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, a także ośrodkach analitycznych oraz mediach. Przyszłość przed Wami. Dokonajcie właściwego wyboru. Szanowni Państwo, dzisiaj parę słów na temat terminu, który jest niezmiernie istotny i ważny i często wymieniany w różnych kontekstach, jakim jest instytucja państwa, właściwie oddziałująca na, mająca wpływ na każdą sferę ludzkiej działalności. Państwo to władza, terytorium i społeczeństwo. Te trzy terminy są z definicją państwa nierozerwalnie związane. Jest to termin wieloznaczny, bo wielokrotnie próbowano oczywiście konstruować jedną wspólną definicję. My wiemy, że jedną z takich definicji będzie na przykład to, iż państwo jest to organizacja przymusowa, wyposażona w atrybuty władzy zwierzchniej po to, aby ochraniać przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym ład zapewniający zasiedlające jego terytorium społeczności składającej się z współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio dla ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów. Ale wydaje mi się, że także warto może jeszcze jedną taką bardziej prostą definicję w tym wypadku przytoczyć. Ona będzie brzmiała troszeczkę łatwiej i ta definicja brzmi w taki sposób, że jest to forma organizacji społecznej mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Ma zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Ta wspólnota, która nosi nazwę także narodu, ale uwaga, tutaj w tym wypadku dodajmy, iż sam naród to grupa mówiąca często tym samym językiem, mająca wspólne pochodzenie etniczne, wspólne obyczaje, zamieszkująca określone terytorium, nie zawsze utożsamia się i w pełni tego słowa znaczeniu jest tożsama z państwem. Mamy bowiem narody, które takiego państwa dzisiaj współcześnie nie posiadają, nie mają własnego, uznawanego przez społeczność międzynarodowego tworu, którym jest właśnie ta instytucja. Tutaj przykład to oczywiście Kurdowie, który można dodać, że mimo tego, że zamieszkuje na terytoriach kilku państw, własnego państwa nie posiada, chociaż w przeszłości było z tym różnie. To, co trzeba nadmienić, oczywiście, tak jak wspomnieliśmy już, państwo daje bardzo wiele tym, którzy jako naród w nim zamieszkują. Potrafi oczywiście wzmacniać jego siłę, potrafi go do swojej instytucji przekonywać. No i to, czym jest państwo dzisiaj współcześnie, oczywiście zastanawiało także w przyszłości bardzo wielu filozofów, teologów, czy dzisiaj współcześnie oczywiście socjologów, czy politologów. To, co trzeba na pewno dodać, jednym z pierwszych koncepcji państwa była koncepcja Platona, który mówił, że państwo powstało z ludzkiej słabości i która także odnosiła się do
takiego idealnego wzorca państwa, którym miała być sofokracja, czyli rządy mędrców. Późniejszą formę państwa, jakbyśmy tu powiedzieli, inną formułę państwa zakładał także Arystoteles, który uważał, że państwo powstało z społecznej natury człowieka. Człowiek jest istotą społeczną, chce współżyć z innymi, chce z nimi współdziałać i Arystoteles dawał taką formułę, w której mówił, że od rodziny poprzez wspólnotę terytorialną do wspólnoty zamieszkującej jeszcze większy obszar, który możemy określić już obszarem polis, czyli państwa, miasta, państwa w Grecji, państwa greckiego. To, co trzeba tutaj dodać, mamy także kolejną teorię, która będzie w końcówce czasów starożytnych się stawała teorią dominującą, czyli teoria teistyczna, teoria, której to państwo powstało jako twór, którym władza pochodzi od Boga, a porządek oczywiście ziemski jest swoistym odbiciem porządku niebiańskiego. Augustyn z Hipony, inaczej święty Augustyn w swoim Państwie Bożym, zarysował takie dwa twory, jakim jest państwo ziemskie, czasami określone mianem państwa szatana, jeżeli tam nie będziemy mieli kierunku władzy nastawionego na to, żeby ludzie zapewnić drogę ku zbawieniu. No i oczywiście państwa szatana, którym kierują ludzie źli, niedobrzy, ale tak naprawdę podział na te dwie społeczności nastąpi dopiero już na sądzie ostatecznym. W wypadku średniowiecza teoria teistyczna zostanie wzbogacona przez elementy z teorii Arystotelesa. I tutaj mówiono, że państwo stworzyli sami ludzie, bo taka jest społeczna natura człowieka, że musi żyć w grupie, musi żyć w zbiorowości, wspólnie dzieląc pomiędzy siebie obowiązki i przywileje. Państwo zapewnia ludziom pax ordo justitia, czyli pokój, porządek i sprawiedliwość. Oczywiście najważniejszym kierunkiem jest kierunek prowadzącym ludzi ku zbawieniu. Władza pochodzi od Boga, ale tak naprawdę ten czynnik społeczny jest tu bardzo istotny. W końcu średniowiecza pojawi się i zacznie dominować inna teoria państwa, tak zwana teoria umowy społecznej, mówiąca, że kiedyś państwo było czymś w rodzaju, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takiej wspólnoty, raczej bardziej takiego czasu, w którym władzy państwowej nie było. No i tu jest czas przedpaństwowy. Dopiero kiedy ludzie zobaczyli, że w tym czasie przedpaństwowym różnie im się żyje, czasami nie za dobrze, postanowili oczywiście powołać władzę państwową i stąd mamy umowę społeczną, która powierza tym, którzy są w stanie rządzić, władzę, a władza oznacza opiekę nad pozostałymi współobywatelami. Teoria umowy społecznej będzie dominująca już od wieku XVII. Zaliczymy do nich, do tych zwolenników tej teorii, na przykład Hugona Grota, czyli Grocjusza. Zaliczymy do nich oczywiście Thomasa Hobbesa, czy później w tym wypadku Jacques'a Rousseau. To jest dominująca wówczas koncepcja. W kolejnym okresie będziemy mieli oczywiście, czyli na przykład wiek XIX przynosi nam teorię podboju i przemocy naszego Leona Gumplowicza, Ludwika Gumplowicza. Państwo powstaje w wyniku podbijania
plemion słabszych przez silniejszych. Teoria marksistowska, która była oczywiście teorią mówiącą, że wspólnota pierwotna przeszła w kolejną fazę rozwoju, czyli w tym wypadku będzie to oczywiście czasy niewolnictwa, kiedy zmieniały się formy czy sposób produkcji, kiedy będziemy mieli do czynienia z pojawieniem się dwóch grup właścicieli robotników i po drugiej stronie tych, którzy byli niewolnikami. W średniowieczu będziemy mieli też zmianę tej formuły w kierunku oczywiście pana feudalnego i poddanych, którzy uprawiali ziemię, ale nie mieli jej oczywiście na własność. Czyli forma własności prywatnej, forma do tego, do kogo należała ta własność, deklarowała oczywiście te stosunki między tymi dwoma grupami. Podobnie będzie w czasach, kiedy pojawią nam się robotnicy po jednej stronie, nieposiadający środków produkcji, no i oczywiście fabrykanci, przedsiębiorcy, ci, którzy te środki produkcji posiadali. Rozwiązaniem problemu będzie oczywiście rewolucja, upraszczam tutaj bardzo to zagadnienie, no i przejęcie władzy przez tych, którzy staną się teraz nowymi właścicielami środków produkcji, czyli lud pracujący, jakbyśmy mogli powiedzieć. Marx sądził, że powinni to być przedstawiciele klasy robotniczej. Wiele teorii mówi na temat powstania państwa, próbuje na to pytanie oczywiście odpowiedzieć, ale także bardzo istotnym elementem jest to, czym jest teoria Maxa Webera. Max Weber, niemiecki socjolog, politolog, tak mogę tutaj go także i określić, jest tym, który stworzył teorię państwa racjonalną, który mówił oczywiście, iż państwo jest taką organizacją, która w dużej mierze oczywiście realizuje zadania publiczne, współpracuje ze społeczeństwem, ale także oczywiście dysponuje monopolem na stosowanie przemocy wobec ludności, która zamieszkuje terytorium danego państwa. Weber zastanawiał się, co i kto legitymizuje władzę w państwie, czyli daje jej prawo do kierowania tą instytucją. Zastanawiam się nad tym, czym jest samo panowanie. No i stwierdzam to wyraźnie, że panowanie to po prostu możliwość wydawania rozkazów, możliwość oczywiście decydowania o sprawach dotyczących współobywateli, dotyczących po prostu poddanych. To, co trzeba nadmienić, to oczywiście fakt, że legitymizacja władzy mogła mieć różny charakter. Weber mówił tutaj o tak zwanej panowaniu tradycyjnym. Polega to na tym, że ta władza jest prawowita, gdyż istniała zawsze. Władcy mają możliwość decydowania o losach swoich poddanych, bo jest to swoiście niepodważalna tradycja. Są to pewne normy, które są przez tą tradycję i przeszłość w pewnym sensie nawet uświęcone. Panowanie charyzmatyczne to jest drugi rodzaj panowania. W tym wypadku władca dysponuje cechami, które są cechami jego osobowości. Potrafi oczywiście bardzo mocno oddziaływać na swoich poddanych. Potrafi oczywiście skłaniać ich do posłuszeństwa i potrafi skłaniać ich także do współdziałania z nim w sytuacjach, kiedy czas tego wymaga. Oczywiście
Pytanie, czy władca charyzmatyczny jest w stanie tą charyzmość przekazać swoim następcom, i to pytanie pozostaje tutaj otwarte. No i oczywiście trzeci rodzaj panowania, panowanie legalne, które stwierdza, iż władza i jej uprawnienia obracają się wokół oczywiście ustanowionych przez ludzi praw pozytywnych. Wszystko, co robi władca, wszystko, czego dotyczą jego decyzje, opiera się na prawnie występujących możliwościach takiego działania. To, co trzeba dodać oczywiście, to fakt, że weberowska definicja, powtarzam jeszcze raz, nie jest jedyną. Tych zagadnień związanych z współczesnym państwem i charakterem jego funkcjonowania jest o wiele więcej. Jednym z nich jest właśnie to pojęcie, które w stosunkach międzynarodowych dotyczy tego, czym państwo jest i jak ma być uznawane. I wydaje się, że tutaj bardzo istotnym jest konwencja z Montevideo z roku 1933, czyli mająca już 90 lat, w którym uznaje się, że państwo z kolei jako podmiot prawa międzynarodowego winno posiadać stałą ludność, określone terytorium, rząd, no i oczywiście zdolność do podejmowania stosunków z innymi państwami. To, co trzeba dodać, to właśnie pytanie dotyczące suwerenności, które nam się tu pojawia. Dwie kategorie tej suwerenności możemy zawsze wymienić. Pierwsza kategoria to suwerenność wewnętrzna, druga to suwerenność oczywiście zewnętrzna. No i suwerenność zewnętrzna polega na tym, że państwa nie podlegają w stosunkach z innymi państwami, w stosunkach pomiędzy sobą, po prostu żadnej władzy poza uzgodnionym prawem międzynarodowym. To polega na tym, iż państwo decyduje po prostu w swoich sprawach całkowicie suwerennie. Używanie wobec państwa groźby użycia siły, stosowanie jakiejkolwiek przemocy jest oczywiście zabronione. A suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza w danym państwie, suweren sam decyduje o zakresie swojego działania. Nie jest ta władza zależna od jakichkolwiek oczywiście organizacji działających na terytorium państwa, organizacji pozarządowych, krajowych organizacji, w tym na przykład chociażby związków zawodowych, kościołów. Suwerenność, możliwość decydowania o sobie i możliwość oczywiście bycia całkowicie także niezależnym od instytucji zewnętrznych, o ile nie oddaliśmy im oczywiście części uprawnień do decydowania w naszym imieniu, czy podlegania tym instytucjom. Międzynarodowy Trybunał Karny jest tego żywym dowodem. Jeżeli podpisaliśmy odpowiednie dokumenty, jeżeli zostało one ratyfikowane, to co znajduje się w tych umowach międzynarodowych, musimy po prostu honorować.